Hej siemaneczko, słuchajcie, pamiętacie, jak kilka dni temu odkryłem mega tajne przejście z łukami, labiryntami do skarbca Bobo? Słuchajcie, spójrzcie na to, w tamtym miejscu jest Bobżdyl i coś kombinuje, a mnie się wydaje, że mniej więcej ten olbrzymi skarbiec z kwarcu i tak dalej jest w tym oto miejscu, więc być może Bobo właśnie, słuchajcie, coś majstruje przy głównym wyjściu, tego nie wiem. Wiem natomiast, słuchajcie, że mam w tym momencie potki na niewidzialność. Oczywiście te mikstury, słuchajcie, zawsze noszę ze sobą i w tym momencie, słuchajcie, zakładam Eletrę, żeby podlecieć tutaj do Bobo i zobaczyć, co on kombinuje. O nie, 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 słuchajcie, lecę w tym momencie za Bobżdylem, chciałem pójść tam, ale ja muszę być jak jego cień, na każdym kroku, słuchajcie, bo słyszałem, że on mówi, że musi, słuchajcie, wyjąć rzeczy ze skarbca, czyli tak, to się nazywa dobra, każdy debil by wiedział, że to się nazywa skarbiec, jeżeli wiecie, o czym ja tutaj, Jezu, jeżeli on chce znowu ten głupi miód ukraść, no to ja nie wytrzymę, no. Czy ty naprawdę myślisz, cwaniaku, z łysą głową, że ja jeszcze będę ci jakiś tutaj miód fundował? No chyba typa pogrzało, no nie ma takiej opcji. O nie, 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 może dowiemy się, słuchajcie, dlaczego zniknęli jego wszyscy villagerowie, bo słuchajcie, jeszcze jakiś czas temu przecież Bobo miał tutaj trylion villagerów, którzy robili naprawdę ciekawe rzeczy, a kiedy ostatnio tu wszedłem, po tym jak on stworzył skarbiec, to słuchajcie, ci villagerowie zniknęli, więc to jest mega, ale to mega podejrzane, on nie umie nawet zamknąć tego. Nawet ja bym wiedział, że to, słuchajcie, była ta dźwignia, nawet ja to pamiętałem, a on tego nie pamiętał. Ej, dobra, słuchajcie, nie wiem, co to chcę wziąć, ale pamiętacie, tu było to tajne zejście do skarbca. Ja naprawdę zastanawiałem się, kto mógł to za niego zbudować, bo Bobżdyl zrobił to taki mel. Brakuje ewidentnie jednego blocka, więc o. Dobra, ale tutaj było zejście. Tutaj. Tam się strzelało z łuku. Łuk aktywował jakieś redstone. Co to jest za miejsce? Dobra, teraz chyba tak, zobaczcie, co to było. Ej, nie, wcześniej tego nie było. Autentycznie, słuchajcie, wcześniej tego nie było. Tutaj normalnie był zjazd, pamiętacie? Otwieramy. Elegancko działa pułapka. Tutaj naciskam. Oj. Ej, dobra, słuchajcie, nie widziałem wcześniej tego pomieszczenia. Tu widzę, że są jakieś drzwi, więc zaraz, słuchajcie, trzeba będzie ewidentnie ogarnąć te drzwi. Ja wam powiem tyle, żebyście obejrzeli ten film do końca, bo naprawdę, sami widzicie, że tu jakieś naprawdę dziwne rzeczy się dzieją. Z odcinka na odcinek jest coraz dziwniej. On testuje tutaj, słuchajcie, jakieś pułapki? Jak to wyjdzie na tą. Naprawdę na gang Abery chcesz pułapki robić? To jest śmieszne. Dobra, nie podoba mi się to, słuchajcie, bardzo bym chciał. Musimy zrobić przejście. On chce nas łapać na klocka, tak jak na Bedwarsach stawiasz przed przeciwnikiem klocka, żeby spadł do Voida, to on chce, słuchajcie, nas łapać, że on aktywuje trapdoor, żebyśmy my spadli do lawy? To będzie teraz przejście. Co? Czemu to tak nie działa? Ej, dobra, słuchajcie, naprawdę nie rozumiem, co się tutaj dzieje, ale wiecie co? Okej. Okay. Tu jest. Okej, okay, podejrzewałem, że tu będą skrzyneczki, słuchajcie, ale pytanie co. Dobra, można teraz przejść? Chwila. I sobie on tutaj trzymał. Dobra, okay. on tutaj słuchajcie, trzyma bloki diaksos. Ale przecież on kilkadziesiąt kratek niżej ma po prostu skarbiec, w którym są bloki diaksów, złota, bloki żelaza, nederytu. Ewidentnie nie pod. Oj, co tu się dzieje? Czemu? O, dobra, mogę? I tutaj także są. Ej, to nie ma żadnego sensu. Po co on w tym miejscu trzyma diaksy? Czyli surowiec, który to jego zdaniem jest najmniej cenny ze wszystkich w ogóle w Minecraft. Czy on naprawdę myśli, że tak się spali diaks? Czy on naprawdę myśli, że tak się. No nie wytrzymie, no czy on musi to robić na moich oczach? Czy on naprawdę musi. Ale to się nie spali! Przecież w tym klocku nie. No dobra, no to słuchajcie, ja po prostu to pozbieram. Patrz, ja to po prostu pozbieram. Patrz, no. No, patrz, ja tutaj, o, dobra, wszedłem, patrz, zabrałem mu 15 bloków diaksu, nie, dawaj mi, patrz. I teraz niszczymy, i zapadamy. 29 bloków diaksu mu ukradłem, a on myśli, że to się. Tu jeszcze zrobimy tajny mechanizm. Ale tutaj już jest przecież mechanizm, tu jest mechanizm, który, słuchajcie, odblokowywał ten blok, nie rozumiem, słuchajcie, patrzcie, tu się po prostu klikało, tak, i tu się, słuchajcie. Zrobimy to teraz tak. Co on wyprawia, słuchajcie? Co on wyprawia? On miał iść do skarbca. Słyszałem, słuchajcie, jak on mówi, że idzie do skarbca, żeby ogarnąć coś. Ale nie wiem co. Naprawdę nie wiem. A on w tym momencie. Ha, robi tajne przejście, naprawdę. Naprawdę myślisz, że nikt nie zauważy. Dobra, idziemy. A czy ja mógłbym przejść? Dobra, chyba sobie po prostu muszę pomóc samemu kilofem. Tu jest wyjście. Odejdź, naciskamy. Tutaj. Oj, źle postawiłem.
Tutaj zawsze było to przejście, czy mi się wydaje, że nie było. Dobra, słuchajcie, lecę za Bobusiem. Założyłem sobie Elytrę, bo on idzie znowu w to miejsce. Powiedział, że ktoś mu poprzednio przeszkodził. I słuchajcie, pytanie, czy kiedy on zobaczył mnie na serwerze, to stwierdził, że ja mu przeszkodziłem w wejściu. Tam tego nie wiem. Najgorsze, słuchajcie, jest to, że... Dobra, słuchajcie, ja nie wiem, o co chodzi. Chciałem powiedzieć, że najgorsze jest to, że Bobo, kiedy widzi mnie na serwerze, to po prostu robi tutaj mniej podejrzanych rzeczy, bo wie, że ja mogę go podglądać, bo przecież ja całe życie go podglądałem. Chciałem, słuchajcie, założyć Elytrę, bo widziałem, że on wylatywał gdzieś tutaj, ale... Okej, dobra, on ewidentnie, słuchajcie, wlatywał. No to w takim razie ja robię dokładnie tą samą, słuchajcie, historię. Gdzie on poleciał? On poleciał? Tu poleciał, dobra, słuchajcie. Okej. Rozbiłem się tutaj, dobra, zdejmuję tą Elytrę. Słuchajcie, ja nie wiem, do czego to wejście, ale ja mam wrażenie, że do skarbca, bo on wiele razy mówił, że idzie do skarbca. I mówię wam, mniej więcej na tej wysokości był... Ja chciałem mówić, że mniej więcej, słuchajcie, na tej wysokości gdzieś był skarbiec. Pamiętam, że słuchajcie, ten skarbiec był cofnięty względem... To jest chyba, ale tam chyba w domku go gdzieś widziałem, więc Chilela. Chilela, pamiętajcie, moi drodzy, Chilela. Tutaj pod deskami jest wejście, rozumiem, tak? Ale przecież tutaj nie jest wejście do skarbca, słuchajcie. Do skarbca było wejście, dokładnie tam, gdzie byliśmy przed chwilą. I to będzie koksowa, tylko trzeba jest tutaj tajne zrobić, żeby tutaj nic nie wybuchło. Tam jest woda, nie było wody w skarbcu, słuchajcie, nie było wody. I dodatkowo widzę, że tam jest chyba Blackstone, słuchajcie, to nie jest skarbiec, słuchajcie, to nie jest ewidentny skarbiec. Teraz nic nie wybuchnie. Dobra, słuchajcie, nie rozumiem, o co chodzi, ale w takim razie chyba polecę za nim. Dobra, on skacze do wody, słuchajcie. On z mega dużym bezpieczeństwem skakuje do wody. W takim razie, czekajcie, ja mam jeszcze 45 sekund niewidzialności. Biorę kolejną miksturę. Okej, dobra, słuchajcie, skacze za nim, tylko błagam! Błagam, dobra, żeby... i teraz zamykamy, jakby ktoś tu wpadł. Ale... Chwila, moment, słuchajcie, jesteśmy w skarbcu. Przecież tego czegoś wcześniej nie było. Ja, kiedy byłem tutaj ze 2-3 dni temu, słuchajcie, obleciałem cały ten skarbiec i wydawało mi się, że na tych lianach może być jakiś parkour, który prowadzi do wyjścia, ale słuchajcie... Nie, na no pewno, tutaj, chociaż kurde, z drugiej strony, słuchajcie, jeżeli tutaj zawsze stało to złoto, to ja mogłem nie zauważyć tego wyjścia, ale to ja rozumiem, że on po prostu Elytrą sobie wylatuje tędy, a wskakuje bez Elytry. Okej, to ma jakiś sens. Okej, słuchajcie, on ewidentnie zabiera bloki diaksów, ale to pytanie dlaczego? Ja w tym momencie mam 29 bloków diaksów, przez to, że słuchajcie, zabrałem mu, kiedy on chciał spalić w lawie. I był w tym nowym pomieszczeniu, na początku tego odcinka. Pomieszczeniu, którego nie widziałem. Ale po co, słuchajcie, on trzymał tam diaksy? I tutaj też trzyma diaksy. No teraz je wykopuje i jakby nie rozumiem. Znaczy, naprawdę nie rozumiem. Znaczy, ja rozumiem jedną rzecz, że on ogólnie diaksami handluje, słuchajcie, z villagerami i za to dostaje emeraldy. Bo wiecie, jest profesja, która sprawia, że możesz dać jakby villagerowi normalnie diament, a on ci daje emeralda. Okej, wszystko spoko. Ale słuchajcie, on tych emeraldów ma tutaj dużo. To jeżeli on chce naprawdę pozyskać więcej, słuchajcie, emeraldów, to nie łatwiej po prostu wziąć sobie to i sobie to przerobić? Albo melona na przykład sprzedać villagerowi? Nie, postawimy tego trochę. Dobra, słuchajcie, to złoto też mnie trochę martwi, bo wiecie, o co chodzi. Złota naprawdę, no łatwo jest mieć duże ilości, no nie? Ale mimo wszystko, on może to wszystko poprzerabiać na złote jabłka. I wtedy no nie będzie najlepiej, słuchajcie, bo ostatnimi czasy to ja widziałem, że on złotych jabłek naprawdę miał całkiem sporo, no nie? Na całe szczęście nie da się ze złota zrobić koks jabłek, ani nie da się zrobić totemów nieśmiertelności. A żelazo, no słuchajcie, żelazo no akurat to jest najmniej potrzebna mu chyba w tym momencie rzecz, no bo co, golemy sobie zrobi? No niech se zrobi golem. Czy on coś buduje? Wydawało mi się, że on, słuchajcie, jakiś buduje, nie wiem, posąg, ale to jest naprawdę, słuchajcie, dziwna akcja. Tutaj teraz nedelic. O nie, no ja cię wsunę. On kupił nedelic, tu żelazny klopierz, to jest 9 sztabek. To ja bym mu pomógł. Niech on to kopie, a ja mu... On ma jednak deksowy kill-off. To on tak psioczy na diamentowe itemy, tak je wyzywa, że to są itemy dla dzbanów, a potem i tak ich używa. Ej, to jest mega mocne, jakby on wykopał żelaznym kill-offem ten nederyt, słuchajcie, to by było już autentycznie za mocne, bo straciłby 9 sztabek nederytu, tylko macie to? 9 sztabek by stracił, no ale dobra, mimo wszystko, te jego dwie szare komórki, które są... Mam wrażenie, nie najbardziej kumate. To mimo wszystko, one, słuchajcie, coś tam zatrybiły. Coś tam sprawiło, że jednak ten diamentowy kill-off wziął. Więc nie ma co, słuchajcie, już tego wyzywać. Jednak mimo wszystko Bobrzyk to jest profesor Minecrafta, który zbudował coś takiego, no nie? Więc całkiem mocna jazda. Okej, słuchajcie, i on serio wylatuje Elytrą. W takim razie, zanim, słuchajcie, on mi zamknie tutaj wyjście. Dobra, słuchajcie, lecę!
Lecę! Dobra, słuchajcie, udało mi się. Udało, słuchajcie, mi się tutaj wyjść. Okej, okej, żeby nie zobaczył, słuchajcie, Elytry, w tym momencie ją zdejmuję. Dobra, słuchajcie, on jest na tej górze i ewidentnie zamyka, słuchajcie, tam to wejście. Ja w tym momencie mam jeszcze 4 minuty niewidzialności, więc spokojna głowa, ale dalej muszę obserwować, co on tutaj wyprawia, bo on leci na Elytrze. Pytanie, słuchajcie, tylko gdzie? Jeżeli on leci gdzieś. Nie, 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 to w takim razie, słuchajcie, ja zamykam. Nie! Chciałem powiedzieć, że zakładam Elytrę, ale słuchajcie, on znowu, słuchajcie, tutaj leci do mojego lodowego domku. Słuchajcie, ten mały szczyl znowu wbija się tutaj do tej bazy i być może teraz dowiemy się, słuchajcie, dlaczego nie ma tutaj żadnego, ani jednego villagera, no nie? Bo tutaj, słuchajcie, nie... Ale jak to jest możliwe? Jeszcze wczoraj nie było tutaj villagerów, no kurde, no zniknęły wszystkie villagery. Nawet, słuchajcie, pamiętacie, te villagery... A no i ich nie ma. Tych villagerów, słuchajcie, nie ma i tych w więzieniu... No też nie ma. Słuchajcie, ja nie wiem, jak ten gość działa. Naprawdę, ja nie rozumiem tego, słuchajcie. On jest zawsze o krok przed nami. No, przecież w tym momencie... A oni są chociaż wyewoluowani. Nie, nie są wyewoluowani. Tu jest narzędzia sznowicjusz. Tu jest narzędzia sznowicjusz. Tu jest płatny sznowicjusz. Dobra, słuchajcie, wbiję się od tej strony, bo tutaj są przecież takie kurki. Dobra, i chciałbym zobaczyć, słuchajcie, są tutaj... Aha! On sobie wyewoluował, słuchajcie. Okej, czyli on robi narzędziarzy. Ale pytanie, po co? Po to, aby jakby sprzedać im diaksy za emeraldy? Czy jakby z jakiegoś innego, słuchajcie, powodu? Dobra, wbiję się tutaj do niego. Ja muszę, wiecie, wszystko mimo jakby tutaj patrzeć. Mam 2 minuty i 25 sekund, więc spokojna głowa. Mam tam, że... Kurde, chciałem to zrobić. Chciałem to zobaczyć, ale słuchajcie, on póki się nie odwróci, to tego nie zrobię. Dobra, słuchajcie, patrz. Dobra, słuchajcie, pamiętacie? On tutaj miał strasznie dużo emeraldów. On miał łuki od łukczarzy. On miał, słuchajcie, kusze. On miał strasznie dużo strzał, no nie? Miał mega dużo... O, właśnie, nawet tutaj ma diaksy, słuchajcie. Nawet tutaj ma diaksy. Jakieś diamentowe mod... Co on tutaj wyrzuca? Dobra. Słuchajcie, nie wiem, co on wyrzuca, ale okej, zrobił sobie po prostu jakiś taki śmietnik. No dobra, no to w takim razie wiecie co? Ja też tutaj to zrobię. Dobra, też sobie... Nie, słuchajcie, też w takim razie sobie patrzę. O, wypiję potkę i też sobie wyrzucę, żeby nie było żadnych tutaj poszlak. Ale słuchajcie, on teraz handluje cały czas z tymi villagerami. Ale... 36 szmaragdów, słuchajcie. Pytanie, czy ci villagerowie są uleczeni? Bo jeżeli oni są uleczeni z bycia zombie villagerami, no to jest... słuchajcie. Ale będzie fajne. Nieważne, czy uleczony, czy nie. Ten dzwon na pewno jednego emeralda by nie kosztował. Minimum to podejrzewam, że z 20 emeraldów taki dzwon kosztuje i... I słuchajcie, i on kupił ich z 30. No. Dobra, weźmiemy sobie stąd teraz żelazo. Ej, dobra, słuchajcie, to jest podejrzane. To jest naprawdę, słuchajcie, podejrzane, nie? On sobie kupił tyle dzwonów tylko po to, aby wyewoluować tych villagerów, czy mi się, słuchajcie, wydawało? Ej, nie jestem pewny, słuchajcie. Jeszcze jeden dzwonek, ale to jest taniocha. Ej, naprawdę, przed chwilą mówisz, że to jest drogie, a teraz, że to jest tanio... Ej, on naprawdę, patrzcie, wyewoluowuje ich dzwonami! Dobra. Nie, czekajcie, żelazem też, żeby nie było. Wziął żelazo, sprzedał żelazo. Ale ile tu z tych dzwonów, słuchajcie, tych dzwonów... A co on wyrzuca? Czekaj. Co on tutaj wyrzuca? Zobaczmy co... Aha! On wyrzuca, słuchajcie, te kamienne itemy, bo on kupuje kamienne itemy u tych villagerów i potem oczywiście... No bo wiadomo, że... Bo wiadomo, że słuchajcie, te itemy są do niczego niepotrzebne, no nie? Więc słuchajcie, okej, wszystko kumam. Wszystko kumam, widzicie, kupuję to, te dzwony robię. Ale jakie kill-offy? Ja bym chciał się dowiedzieć, słuchajcie, jakie kill-offy są niby takie mega kozackie. Ale to wszystko za darmo. Dobra, co jest za darmo? Czekaj, który villager jest ich ewidentnie, słuchajcie, za dużo. Aha! Że te wydajności, ale... Myślę, że on używa tych rzeczy. Znaczy, przed chwilą jeszcze widzieliśmy w tym odcinku, on używa żelaznych kill-offów, no nie? Ale słuchajcie, myślę, że tamten był enchantowany. Nie przypominam sobie, żeby tamte były enchantowane. Dobra, wyrzucamy. Okej, słuchajcie, nie, naprawdę nie ko... I co? Ej, serio, żelazne rzeczy normalnie bierze i spala. Okej, ja też bym wyrzucił żelazne rzeczy. Nie neguję tego. Ale mimo wszystko, gość jeszcze na tym odcinku używał żelaznego kill-offa. Okej, dobra. Ej, nie rozumiem, słuchajcie, nic z tego nie rozumiem. Autentycznie, słuchajcie, jakby dla mnie to jest jakaś czarna magia, czegoś wyrabę, no nie? Kupuję sobie, aha, jakieś żelazne itemy, spoko, czyli ewoluuję villagerów. Ale te dzwony? Na przykład po co są te dzwony? Gość ma mnóstwo nedery, tu jakiś mega, słuchajcie, zrobiony skarbiec i do tego wszystkiego... Promocja za dwa smaragdy. A, poczekaj, co za dwa szmaragdy, słuchajcie? To jest za dwa szmaragdy? To jest za dwa szmaragdy? Żelazna siekiera, niezniszczalność 3, szczęście 1, wydajność 3. Nie wydaje mi się, aby to było za dwa szmaragdy, słuchajcie. Ej, ale on ich tak expi. Przecież on w tym odcinku zużył z 10 staków, słuchajcie, szmaragdów. Patrzę. Ej, dobra, teraz wyrzuca kolcze zbroje. No nie, nie, no to jest naprawdę za mocne. Ty, no nawet ja zacząłem zbierać te itemy, słuchajcie, bo jest ich po prostu tutaj za dużo, no nie? Ale patrzcie, nie wszyscy sprzedają mu dzwony, no bo nie wszyscy mają to...
samą profesję. Czy on naprawdę kupił pół staka dzwonów? Ej, nie, bez jaj, moi drodzy, teraz w tym momencie jest w tym pomieszczeniu z 50 dzwonów. Dobra, 50 dzwonów. Postawimy dzwona. Co jest? I słuchajcie, przecież dla mnie jeden dzwon, obczajcie jaka to jest jazda. Czekaj, gdzie są te dzwoniarze? To jest 36 emeraldów, słuchajcie. To by było 1600 emeraldów. Co dobra, jest? To on prosto jeszcze musiałby i tak z 10 staków emeraldów na to wydać? Zostały mi dwa dzwony. Było, można zrobić tanka. Co? Ja teraz diakcję na smaragdy. No nie gadaj! Ej, serio, on po to to robił, żeby wymienić diaksy na emeraldy? No nie uwierzę w to. Ej, nie, słuchajcie, Bobu na pewno nie jest aż tak głupi, żeby wymieniać te diaksy na emeraldy. No nie, jakby, serio, to się nie może, słuchajcie, stać, no nie? Dobra, czekajcie, słuchajcie, on chyba wymienił sobie teraz bloki diaksów na normalne... O kurde, wypuściłem przez przypadek, słuchajcie, villagera. Ej, dobra, zobaczymy, czy faktycznie będzie miał tą strzałeczkę, że więcej... Ej, naprawdę, on to zrobił! On u płatnerza naprawdę wymienił diaksy za szmara. Nie. No nie. A u tego? Czekaj, u tego nie. Ej, nie. Autentyczny, słuchajcie, co jest grane z tym typem? Czekaj. Tutaj są szmaragdy. Tutaj są diaksy. Nie przybyło chyba tych diaksów. Dobra, no nie? Tutaj też, nie? Ej, kurde, czekaj. Czy on u kolejnego to robi? Nie, chyba tylko jeden, słuchajcie, miał diaksy. Czy mi się tylko wydawało? Ale jeżeli on na... Ej, no patrzcie w ogóle, jakie on itemy sobie może teraz zrobić. No nie wierzę, no autentycznie nie. Ale część itemów, słuchajcie, wyrzuca do lawy, a część itemów zostawia. To jest dla mnie strasznie, ale to strasznie dziwne. Mamy tu wszystko tutaj. On tutaj, słuchajcie, to fajnie policzone. O kurde, ale dużo. Ej, strasznie dużo tego, słuchajcie. Zostawił tutaj diaksy i w tamtych skrzynkach też były diaksy. Moi drodzy, subskrybujcie kanał koniecznie z dzwoneczkiem i wpadajcie na sklep www.abraety. Czekają na was bluzy, koszulki i kubki i wiele więcej z Abra i Bobo Team. Trzymajcie się, elo!